Następna historia dotyczy zmiany w sposobie dokumentowania zwrotu VAT w przypadku, kiedy Państwo będą chcieli korzystać ze skróconego terminu 25-dniowego. Jak wiemy, co do zasady ten termin wynosi 60 dni. Jak wiemy, w tej chwili permanentnie nie jest przez urzędy dotrzymywany, ponieważ mają możliwość praktycznie przedłużać ten termin w sposób nieokreślony. I bywa, że takie postępowania w tej chwili w sprawie tego zwrotu trwają rok. Ludzie nie widzą tych pieniędzy, no ale okej, tak bywa. Natomiast jeżeli byśmy się zwrócili o skrócenie tego terminu, czyli termin 25-dniowy, trzeba spełnić szereg warunków. I te warunki to jest między innymi graniczna kwota w tak zwanej kwocie do przeniesienia z poprzedniej deklaracji, wszystkie faktury co do zasady zapłacone, te, które są po stronie VAT-u naliczonego i to zapłacone przy pomocy rachunku bankowego, poza niewielką kwotą dopuszczalną, która może być uregulowana gotówką. W tej chwili dodano również kwestię potwierdzenia zapłaty należności. To znaczy do urzędu mam donieść, specjalnie jest to wzięte w cudzysłów, potwierdzenie zapłaty należności, cokolwiek miałoby to być. I teraz, proszę Państwa, wygląda to w ten sposób. Jeżeli ktoś prowadzi księgi rachunkowe, to tak naprawdę to widać od razu, czy należność, czy zobowiązanie jest zapłacone, czy nie, ponieważ prowadzimy rozrachunki. W przypadku książki przychodów i rozchodów nie ma czegoś takiego. No więc efekt jest taki, że tutaj zrobiła się troszeczkę Polska dzielnicowa, w sensie niektóre urzędy życzą sobie, żeby przekazać jako te potwierdzenie zapłaty dokument zewnętrzny w postaci wyciągu bankowego z pracowicie pozaznaczonymi tymi wszystkimi przelewikami, które zrobiliśmy i jak gdyby połączyć to z fakturami, natomiast niektóre uważają, że potwierdzenie to jest każde zestawienie, które podatnik zrobi, czyli potwierdził, że to zapłacił, w sensie daje się to udowodnić, daje się to uzasadnić, jest zestawione. No, jak gdyby, no, musimy się nauczyć mapy urzędów skarbowych, wiemy na przykład, że Wołomin tak, Suwałki nie, Warszawa, Bemowo tak, a Bielany nie. No i tak się troszeczkę bawimy. W każdym bądź razie, no, troszkę nam to utrudniło życie. Następna sprawa to jest ponowne zwolnienie z podatku VAT. Może być tak, że Państwo albo są podatnikami VAT zwolnionymi z tytułu artykułu 113 ustawy o VAT, który mówi, że jeżeli podatnik nie osiąga obrotów w wysokości do 200 tysięcy, może nie składać deklaracji VAT, nie być podatnikiem VAT czynnym, w ogóle nie rejestrować się do podatku VAT. Natomiast może się tak zdarzyć, że przekroczyliście Państwo w którymś roku te 200 tysięcy, a następnie chcecie wrócić do statusu podatnika VAT zwolnionego, bo znowu obroty firmy spadły. Jest to co do zasady możliwe, tylko do tej pory wiązało się z takim dosyć, może nie trudnym, ale takim męczącym problemem. Mianowicie, jeżeli były w firmie kupione jakieś środki trwałe, to przez następne 5 albo nawet 10 lat po takiej zmianie trzeba było pamiętać, żeby raz do roku składać korektę VAT-u naliczonego, który został odliczony. Czyli już dawno zapomniałem o tym, że jestem podatnikiem VAT, jestem zwolniony z tego obowiązku, a mimo wszystko przez 5 lat muszę pamiętać o korekcie tego VAT-u naliczonego, który odliczyłem. W tej chwili dodano ułatwienie, mianowicie tej korekty podatnik może, nie musi, ale może dokonać jednorazowo w momencie, kiedy przestaje być podatnikiem VAT czynnym.